Bolesław Wstydliwy urodził się 21 czerwca 1226 roku w podzielonej na dzielnicę Polsce. Jego ojcem był Leszek Biały, książę polski, a matką Grzymisława, księżniczka ruska. Dzieciństwo przyszłego władcy Polski było niezwykle trudne i burzliwe. Nim skończył półtora roku, stracił ojca, zamordowanego w Gąsawie. W tej sytuacji władcy poszczególnych dzielnic – Rozpoczęli kilkuletnią wojnę o zdobycie władzy w Krakowie. Jeden z nich, stryj Konrad Mazowiecki, zwabił w 1233 roku bratową. Ograbił, pobił i uwięził wraz z siedmioletnim synem. Najpierw w Czersku, a potem w Sieciechowie. W ucieczce pomógł im możnowładca, Klemens z Ruszczy. Jan Długosz tego pisał, tę niezwykłą ucieczkę kiedy jednej nocy strażnicy po ochoczej biesiadzie pijani, zapomniawszy o środkach bezpieczeństwa, zaniechali wystawienia zwykłych straży. Książę Bolesław w cichu, w czasie ciemnej nocy, opuszcza wraz z matką klasztor na przygotowanych potajemnie wózkach. Henryk Brodaty, który rządził wówczas w Krakowie, ukrył ich w skale w Dolinie pronnika i wydzielił dzielnicę sandomierską. Po śmierci Henryka Brodatego Zabrakło opiekuna dla małoletniego wówczas Bolesława, księcia Sandomierskiego. Powstała więc myśl związania się z silnym sąsiadem, jakim był wtedy król Węgier, Bela IV. Sam wstydliwy w jednym z dokumentów stwierdza, że poszedł za radą ówczesnego biskupa krakowskiego, Wiesława oraz panów polskich. Efektem tych zabiegów było małżeństwo z córką Beli IV, Kingą. Do spotkania narzeczonych doszło w wojniczu, w 1239 roku. Wówczas zawarto umowę małżeńską i doszło do zaręczyn trzynastoletniego Bolesława i pięcioletniej Kingi. Zaślubiny na Zamku Krakowskim odbyły się osiem lat później. Wkrótce po ślubie oboje złożyli śluby czystości. Kinga otrzymała od męża jako prawem ziemię sądecką. wybudowano tam klasztor klarysek, do którego wstąpiła po śmierci męża. Założyła również kopalnię soli w Bochni. Po śmierci w 1241 roku Henryka Położnego, syna Henryka Brodatego, ponownie rozgorzała wojna o tron krakowski. W jej wyniku władzem w stolicy kraju zagarnął Konrad Mazowiecki. Jego brutalne rządy doprowadziły wkrótce do buntu małopolskiego możnowładztwa, upominającego się o prawa do tronu wstydliwego. Do decydującej rozprawy doszło w 1233 roku, w bitwie pod Suchodolem. Długoż pisał. Książę krakowski Bolesław Wstydliwy, który sprawiedliwszą podjął walkę i za którego bez przerwy odbywały się nabożeństwa i modły do Boga, dzięki łasce Bożej przemógł i pokonał księcia Konrada i jego wojsko. Zwycięstwo to umożliwiło mu objęcie rządów nad Krakowem, uznawanym powszechnie za stolicę podzielonego na dzielnice kraju. Wstydliwy włożył wiele starań w przygotowanie dokumentów potrzebnych do kanonizacji świętego Stanisława której dokonał papież Inocentyt IV w 1252 roku w Asyżu, w obecności polskiego poselstwa. Był to pierwszy polski święty. Odtąd imię świętego Stanisława spełniało rolę symbolu rozbitej monarchii. Wstydliwy, z dużymi sukcesami, wspierał misję chrześcijańskie wśród pogańskich Bałtów. O trosce, jaką przykładał do rozwoju kościoła w Polsce, świadczy fakt, że spośród 143 dokumentów przez niego wystawionych, które przetrwały do naszych czasów, 85% dotyczy nadań dla Kościoła. Rocznika zanotował o swoim władcy. To człowiek czysty, wstydliwy, skromny i łagodny, nie oddający nikomu złem za złe, stróż swobód kościelnych, prawdziwy miłośnik rycerzy i dobrodzi, wszystkich zakonów. W 1257 roku wstydliwy nadał nowe przywileje dla Krakowa. Tworząc tym samym program jego odbudowy po najeździe tatarskim z 1231 roku, Kraków osadzono na prawie niemieckim i odrestaurowano na wzór tamtejszych miast. Wytyczono rynek i większość parceli pod domy, oznaczono ulice, zbudowano sukienice, ratusz i kościół mariacki. Miasto otrzymało samorząd. Program dla Krakowa wystarczył miastu do XX wieku. Nawet obecna zabudowa Starego Krakowa. Podobna jest do tej z wieku XIII. W Sydlii zreformował także zupy solne Wielicką i Bocheńską. Z rąk prywatnych przeszły pod kuratelem państwa. Unowocześnił także metody eksploatacji soli. Dokonał również lokacji około 20 miast, wśród nich Bochni i Jędrzejowa. W 1259 roku po raz drugi Tatarzy najechali Polskę, paląc Sandomierz i doszczętnie niszcząc Kraków. Ocalał tylko dobrze broniony Wawel. Wstydliwy, nie mając dość sił, aby bronić Krakowa, schronił się wraz z matką i żoną na Węgrzech bądź w sieradzu. Po dwóch latach rodzina książęca wróciła do Krakowa i zaczęto żmudną odbudowę miasta. W 1264 roku pokonał i rozgromił Jaćwingów pod Brańskiem. Od tej pory przestali oni odgrywać większą rolę. W polityce zagranicznej do 1273 roku wstydliwy związał losy Polski z losami Węgier wspierając tamtejszych króli w walce z Czechami. W 1273 roku doszło do buntu przeciwko jego rządom. Rebelianci wysunęli kandydaturę Władysława Polskiego do tronu w Krakowie. Bezdzietny Wstydliwy, który przeznaczył tron dla adoptowanego Leszka Czarnego, rozgromił przeciwników pod Bogucinem. Zwycięstwo kupił jednak uszczupleniem swojej dzielnicy na rzecz książąt Opolskich. Bolesław Wstydliwy – Zmarł 7 grudnia 1279 roku. Jego grób znajduje się w bazylice Świętego Franciszka w Krakowie. Długoż pisał. Umarł dziewiczo czyste, wśród oznak głębokiej pobożności. Wszyscy publicznie okazywali ból nie mniejszy niż przy prywatnej żałobie, wynosząc zmarłego w pochwałach, jakich nie wyrażali mu nawet za życia, kiedy był wśród nich, i bolał głęboko nad jego stratą. Nie tylko własny naród, ale i sąsiednie narody z powodu skromności i zacności, które okazywał w swym postępowaniu przez całe życie.